Siema, siema, witam, tutaj Kasiek. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, dzwoneczek dla informacji o nowych filmach, łapkę w górę. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aorus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Film, który dzisiaj nagram, jest to Build, którym gram w sezonie 19 Crusaderem. Build jest pod Furię Niebios. Stakujemy sobie Pięść Niebios. Zaraz powiem, o co dokładnie chodzi. Teraz pokażę Wam swój set, jaki mam założony. Jest to ogólnie nowy set dla Crusadera wprowadzony w sezonie 19. Przejdziemy sobie teraz, co ja noszę. Ogólnie cały zestaw nazywa się Egida Odwagi, a więc przejdziemy do rzeczy, które są potrzebne do efektywnego grania tą konfiguracją. A więc tak, korona odwagi, naramienniki odwagi, rękawice odwagi, brygadyna odwagi, skóżnie odwagi. Więc te rzeczy są potrzebne z zestawu. Jeszcze nam potrzebny jest zestaw jedwabne szaty karmazynowego kapitana. I tutaj potrzebujemy tak: kalosze, czyli buty, oraz jedwabna szata, czyli pas. Zobaczcie sobie tutaj, jaki jest bonus za 6 części zestawu. Zwiększa nam obrażenia Pięści Niebios oraz Furii o 20 000%. Bardzo dużo. Albo zobaczcie sobie za 4 części, jaki jest fajny bonus, że trafienia Pięści Niebios przywracają 5 punktów Furii Gniewu i zmniejsza obrażenia otrzymywane o 1% na 10 sekund. Kumuluje się 15, 50 razy. Zaraz ja Wam to pokażę, o co z tym chodzi. Pokażę Wam dalsze rzeczy, które ja noszę. A więc tak: Urburos, amulet. Tutaj z kolei mam karwasze Furii. Biżuterię, pierścionki, więc tak. Obsidiowy pierścień Zodiaku. Dlatego, że skraca pozostały czas odnowienia jednej z moich umiejętności o 1 sekundę. Później jedność żywiołów. Dlatego, że zyskuje premię 153% do obrażeń od jednej z mojej mocy na 4 sekundy. Broń świniobi. Akurat taki mi się dało zrobić świniobija. Z kolei, jeżeli chodzi o tarczę, to tarczę Furii. Dlatego, że za każdym razem, kiedy przeciwnik zostaje zraniony twoją furią, obrażenia odnoszące przez niego od Furii Niebo zostają zwiększone o 25%. Chyba wszystko powiedziałem już, jeżeli chodzi o itemy. Aha, jeżeli chodzi o amulet, wymagany jest ogólnie używany smak czasu. Ja mam nie ten. Ja mam zrobiony smak czasu, ale jeszcze go nie zakładam, bo na nim bardzo zlecą obrażenia. Jak zrobię sobie tyle, ile potrzebuję, to wtedy zamienię. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli dotkniemy pylonu, to wydłuża nam dwa razy dłużej jest po prostu pylon trwa. Po prostu mamy dwa razy dłużej pylonik. Pokażę Wam teraz, co mam w kostce. W kostce mam tak:
los upadłych, dlatego że w Furianie uzyskuje dwa dodatkowe promienie i zadaje obrażenia zwiększone o 500%. Tutaj są kamienne rękawice. Tutaj są plusy i minusy tych rękawic. Z tego względu, że jak zostanę trafiony, to jest plus. Mój pancerz wzrasta o 50%, ale moja szybkość ruchu spada o 15%. A szybkość ataku o 20% i to się kumuluje 5 razy. Czyli bardzo, ale to bardzo wolno się porusza krzyżowiec. To jest właśnie minus tego, tych rękawic, że bardzo spowalnia jego ruchy. Ale da się tym grać, ja się nauczyłem nimi grać. Ja się przyzwyczaiłem do tego efektu spowolnienia. Z kolei następna rzecz, którą posiadam i jest wymagana, to pierścień królewskiej wspaniałości. Tego już nie muszę przedstawiać, co on daje, bo każdy wie. Pokażę wam teraz, jakie mam pasywki oraz umiejętności. Jeżeli chodzi o pasywki, to mam tak: długie ramię sprawiedliwości, ferwor, święta sprawa oraz splendor. A umiejętności, jakie mam przypisane z runami, to tak: pięść niebios z runą szczelina, furia niebios, ognie niebios, wyrok osłabienie. I tutaj się na chwilę zatrzymamy z tego względu, że ludzie używają albo właśnie wyrok z runą osłabienie lub blask tarczy, boski werdykt. Ja tak samo na początku używałem, ale później już na wyższych szczelinach się lepiej sprawdza wyrok. Z tego względu, że mamy to osłabienie. A osłabienie to nam daje, że potwory, że dzięki tej runie potwory zadają obrażenia zmniejszone o 40%. I po prostu na jakiś czas one się nie uruchamiają. Następna umiejętność, którą mam, to tak: wybraniec Akarata z runą prorok, kanon odwagi, niepowstrzymana siła, żelazna skóra z runą błysk. Więc ja wam powiedziałem już o moich umiejętnościach, jakie mam ustawione z runami, o pasywkach, a teraz wam pokażę, o co chodzi trafienie pięścią niebios, że przywraca 5 punktów gniewu i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 1% na 10 sekund, kumuluje się 15 razy. Czyli tak, jeżeli gramy tym buildem, stakujemy właśnie, żebyśmy sobie nabili 50 staków i żeby cały czas te staki utrzymywać. A dlatego te staki musimy utrzymywać, bo cały czas ładujemy furią niebios. Stakujemy i ładujemy furią niebios potwory. Więc tak to wygląda na potworach. Zobaczycie, jak ja będę robił Great Rifta pod film stówkę ulepszoną szczelinę, tylko po prostu, żeby pokazać, jak to wszystko działa. Więc tak, żelazna skóra zwiększa nam pancerz. Później tak, tutaj mamy większą szybkość ataku. A tutaj, wybrając Akarata, daje nam to, że nasze obrażenia, które zadajemy, są zwiększane o 35%, a także regeneracja gniewu o 5 punktów przez 20 sekund. Tutaj już powiedziałem, o co chodzi z wyrokiem. Więc tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o build. Build jest bardzo fajny, bardzo mocny. Ja zrobiłem na chwilę obecną Greater Rifta 107, ale wiem, że ja jestem w stanie zrobić więcej, tylko tutaj już jest kwestia, żebym zwiększył obrażenia i będę chciał zrobić 110.
No więc powiedziałem wam wszystko, wszystkie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o ten build. Jeżeli film wam się spodobał, to oglądajcie inne moje filmy. Ja was zostawiam teraz do oglądnięcia, jak robię Great Rift 100 dla pokazania w filmie.
Thank you.